Skuter Peugeot Tweed. Właściciel mi tu przyprowadził po niby po jakichś pracach od kogoś odebranych. Podobno niby silnik miał być umyty. No nie wygląda najgorzej. I tak, skuter podobno ledwo dojechał do domu. Ostatni etap dojazdu do domu pan powiedział, że jechał na wciśniętym rozruszniku. Więc dosyć długo rozrusznik może być uszkodzony. Może być zblokowany starter rozrusznika. Właściciel też mówi, że tutaj ktoś mu coś robił przy akumulatorze, że są jakieś pozmieniane tu kable. Też trzeba będzie się przyjrzeć. Co tu zauważyłem? Tutaj to wisi sobie. Nie wiem, czy to jest podpięte tak, jak powinno być. Bym musiał sprawdzić. I tak przy pierwszych takich szybkich odględzinach coś mi się wydaje, że po pierwsze to filtr paliwa jest tu włożony odwrotnie. Jeżeli on jest kierunkowy, no to to paliwo może się trochę blokować, a właściciel właśnie mówi, że skuter tak niby jechał, niby gasł, niby znowu dostawał jakiegoś powera, później znowu gasł. Jeżeli to paliwo w złą stronę płynie, no to może się blokować. Na pewno układ paliwowy jest do przejrzenia. Gaźnik. No i ten układ zapłonowy trzeba będzie zobaczyć, co tu się dzieje. Tutaj pod siedzeniem, w tym kubełku, tam jest taki guziczek, takie jakby zabezpieczenie, że można ten skuter tak jakby odciąć zapłon prawdopodobnie. No to nie wiem, zobaczę, może tam jest coś zabrudzone. No ogólnie trzeba będzie przejrzeć i spróbować odpalić ten wehikuł. Dalsza walka z Peugeotem. Żeby tutaj cokolwiek sprawdzić, to musiałem rozebrać ten skuter w całości praktycznie, żeby tu mieć dostęp do elektryki. Co znalazłem wcześniej? Jak jest tutaj kranik z tą pompką, to ktoś tutaj wcześniej odwrotnie te dwa węże zamontował. No i on po prostu nie pompował paliwa, tylko to paliwo tak lekko kapało tam. No bo jak miał pompować, skoro węże, który powinien iść do tego filterka paliwa, był podłączony w złym miejscu. Ten był, tak jakby ten dół był podłączony do filterka paliwa, a ta góra do pompki. To już poprawiłem, wiem, że paliwo cieknie, ale nie ma prądu. Niby na krótko spięty rozrusznik kręci, ale nie ma iskry. Stacyjka wygląda ok, bo ją rozebrałem całą. Trochę była brudna, no. To jest wszystko brudne strasznie pod tym. Tu nie ma dostępu do tego, nie ma tego jak wyczyścić normalnie na co dzień. Więc to jest wszystko strasznie zabrudzone. Nie mam pewności co do tego modułu zapłonowego. Czy on jest sprawny. Akumulator jest dobry. Tutaj wszystko wygląda czysto, gaźnik wygląda ładnie. No paliwo dochodzi. Paliwo dochodzi, świeca powinna być ok. I zaraz jeszcze jedna rzecz. To jest guziczek startera rozrusznika. No tak jak mówiłem, wszystko jest po prostu strasznie zabrudzone w środku. Nie wygląda, żeby to było jakieś spalone, bo właściciel mówił, że jechał na tym rozruszniku tak wciśnięty przez jakieś 5 minut. No i będę musiał sprawdzać, czy dalej coś się nie spaliło. Rozrusznik jest dobry, bo kręci. Starter rozrusznika jest raczej dobry, bo... No chyba jest dobry. Nie wiem. Zobaczymy. No ale to wygląda tak. I tam wszystko w środku wygląda w takich skuterach. Niestety. Skuterek odpalony. Wszystko działa. Raczej nie gaśnie, bo już chodził trochę i wszystko było w porządku. Pali z guzika, jak i z kopniaka.
gaśnie po dodawaniu gazu. Mam nadzieję, że będzie ok. Był problem tylko z lekko przypalonymi tymi stykami i zabrudzeniem tutaj, jak i na stacyjce, jak i układ paliwowy był odwrotnie poskładany. Kolejny problem ze skuterem jest taki, że on strasznie późno się wkręca. Strasznie późno łapie tutaj, to koło się zaczyna kręcić tyle bardzo późno, trzeba dużo gazu dać. To niby wszystko wygląda ok, pasek jest dobry, bo zmierzyłem go, on nie jest jakiś wystrzępiony, wygląda na dosyć nowy. Tutaj te talerze nie wyglądają na zużyte. Nie ma tu jakiegoś wyczuwalnego luzu, więc pozostaje rozkręcić ten napęd, wyciągnąć rolki. Zobaczymy, co jest z rolkami. Może one są zużyte już. Ponieważ ten skuter przerywał, więc postanowiłem, że zajrzę tutaj do gaźnika. Jak się wkręciło wysokie obroty, to on przerywał. No i tutaj oczywiście jest taka pompka, która wtryskuje dodatkowo paliwo. Widzisz? Widać tutaj, że ją ta dźwigienka wciska. I jak wyciągnąłem ten gaźnik, to cały czas było wciśnięte. I tu może tkwić problem. Teraz to odpuszczę. Mam nadzieję, że to było to. Teraz to odblokowałem, wyczyszczę, przedmucham ten gaźnik i zobaczymy, jak z tym będzie. Teraz mamy regulację zawory w tym Peugeotiku. Tutaj luz zaworowy powinien być 0,12. Ja już sprawdziłem, że nawet 0,15 tutaj luźno wchodzi. Teraz dwa listki, żeby było 0,12. Ciężko utrafić, żeby oba weszły. Ale 0,15 wchodzi tam bez żadnego problemu, więc trzeba to zmienić. Pracy nad skuterem Peugeot jest taki, że no nie do końca udało się go naprawić. Na początku właściciel mówił, że po prostu on nie odpala. Jechał przez ileś tam kilometrów czy przez ileś minut na włączonym rozruszniku cały czas. Na szczęście go nie spalił. Udało mi się ten skuter uruchomić, udało mi się wyczyścić instalację elektryczną, udało mi się sprawić tak, że on odpala i pracuje silnik. Niestety gdzieś ten silnik przerywa, jak się rozgrzeje. No i niestety okazało się, że właściciel jest trochę niecierpliwy. No i nie dał mi dokończyć tego skutera. Po prostu w pewnej chwili stwierdziłem, że jeżeli ktoś ma na mnie naciskać, to niech zabierze ten skuter w takim stanie, jak jest. Wyregulowałem tutaj zawory, ustawiłem ten układ
paliwowy, tak żeby to paliwo ciekło, bo też było odwrotnie popodłączane. Sprawdziłem gaźnik, tam były nawet śrubki tak już zniszczone, że musiałem je po prostu rozcinać, żeby je odwykręcić. No, poświęciłem trochę czasu. No, właściciel stwierdził, że nie potrafię tego zrobić. On nie będzie czekał. Nawet mi sugerował, żebym podłączył komputer do tego skutera i wtedy mi wyskoczy błąd, będę wiedział, co jest uszkodzone. Nie dało mu się przetłumaczyć, że do takiego pojazdu komputera nie podłączę, mimo że tego, że posiadam taki komputer diagnostyczny do motocykli. Wymieniłem też w tym skuterze filtr powietrza. Wygląda tak. Też właściciel stwierdził, że to było bez sensu, bo skuter chodził na tym filtrze powietrza i że nie ma potrzeby go wymieniać. Rolki mu wymieniłem. Tego już nie skomentował. To już pokazywałem, że te rolki wyglądały tak. A i ten wariator nie pracował tak, jak powinien pracować. I w ogóle, jeżeli trzeba było jechać tym skuterem, trzeba było wkręcić ten gaz na maksa, i on dopiero wtedy ruszał. Teraz jest zupełnie inaczej, odkręca się gazu i rolki, które są nowe, zamontowane, pracują. No więc, no trudno. Czasami tak się kończy to taką, powiedzmy, można nawet powiedzieć porażką, no ale co mam poradzić. Niektórzy nie potrafią wytrzymać i wiedzą lepiej od mechanika.